Jakiś czas temu mój klon pomógł klocowi w uwięzieniu Milki i nic mi o tym nie powiedział. I muszę to w końcu z nim jakoś wyjaśnić. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy znowu oczywiście na Palionowie. Ostatnio przez 3 dni była przerwa od Minecrafta, musiałem sobie tak chwilę odpocząć, bo już miałem po prostu taki mętlik w tej głowie tego Minecrafta, już miałem po czoło dosłownie i musiałem sobie zrobić taką chwilową przerwę, prawda, od Minecrafta, więc sobie ten Among akurat wleciał. Mi ta przerwa bardzo pomogła, jest bardzo dużo fajnych nowych pomysłów, między innymi ten na dzisiaj, czyli po prostu muszę w końcu pójść do klona. Widzę, że tam się coś rozwija, wybudował jakąś wieżę. Ja tutaj też mam wybudowany moją tajną bazę, która już jest o wiele bardziej rozbudowana. Przez te 3 dni sobie tutaj, prawda, rozbudowałem. Zbudowałem wielkie laboratorium, które mogę wam zresztą pokazać już teraz w sumie. Później pokażemy je też mojemu klonowi, chociaż zobaczymy, czy on będzie taki skory do rozmów, bo ostatnio pomógł klocowi i trochę mi się to nie podoba. No ale widzicie, jest tutaj pięknie laboratorium zrobione. No ja jestem z niego mega dumny, mega dumny, ponieważ ja mam pewien plan. Ja mam pewien plan, co by trzeba było zrobić, ale to wszystko obgadam z moim klonem i zobaczymy, co on na to, czy on też popiera ten mój pomysł, czy nie. To się wszystko, prawda, okaże. To okaże się tak naprawdę za chwilę, więc lecimy od razu do niego. Oczywiście zanim polecimy, to możecie w tym czasie, prawda, zostawić solidną łapkę w górę. Kto zostawił łapkę w górę, ten po prostu zda w tym roku szkołę, a kto nie zostawił, no to niestety będzie kiblował, więc myślę, że warto jednak zostawić jakąś łapeczkę. No a dodatkowo możecie wbić na Twitcha, ponieważ tam streamuję sobie codziennie. Ważna sprawa, bardzo ważna sprawa, mówię to do wszystkich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko i wyłącznie Minecraftem, niech nie idzie na Twitcha. Na Twitchu nie będziemy grali w Minecrafta, tam są inne gry, między innymi przechodzę w tym momencie Wiedźmina. Gramy sobie, jak jest ekipa oczywiście w Among Usa. Nie będę grał z widzami, bo widzowie podglądają, więc to też nie liczcie na to, nie zagram z widzami w Among Usa. Ale inne takie gierki, prawda, jeżeli ktoś chce przyjść, prawda, ze mną spędzić czas, sobie pooglądać, zachęcam, link jest w opisie, można wbić, prawda, jest nas tam już, tam jest w sumie obserwujących ponad 4000, ale siedzi nas na streamach gdzieś około 100, więc w sumie łatwo jest, żebym przeczytał waszą wiadomość na czacie, możecie przyjść, coś napisać, tylko proszę normalne pytania i niezwiązane z Palionowym. To wszystko, co chciałem o tym powiedzieć. Dobra, w każdym razie, dojeżdżamy tutaj do wyspy mojego klona, zobaczymy, co on tutaj, prawda, co on tu wyczynia. Tu ma jakąś wieżę nową, kurczę, troszkę się tu pozmieniało, jakieś tu krowy ma i tak dalej, no kurczę, rozwija się to, ale tu... No ma sobie normalną taką wieżę w sumie. Tylko z jednej strony może... A czemu on tu nie zrobił wyjścia na drugą stronę i na tą? Ale dziwny jest ten... Dobra, będę musiał mu to pokazać później. Może on się pomylił, nie wiem. Idziemy w każdym razie zobaczyć, gdzie on jest, bo... Dawno go nie widziałem, nie będę ukrywał, że dawno go nie widziałem i... Troszkę się martwię, że nie wiem, co się z nim dzieje. No ale, ale mam nadzieję, że zaraz go spotkamy. Dobra, schodzimy na dół. Tu wszystko jest pozamykane, tak jakby się wyniósł. Tu jest otwarte. Ognisko się pali, dobra, znaczy w kominku, ale tak jakby totalnie, wiecie, gdzie jest krowa Maja? Czekajcie, wyszła stąd? Nie ma tu krowy Maji, czekajcie, ej, co jest grane? Czy on zabrał krowę Maję i uciekł? A nie, jest krowa Maja, dobra. Nie wiem, gdzie on jest, w kopalni? Nie, no do kopalni raczej by nie szedł. Czekajcie, zobaczę jeszcze tu, bo tu jest bliżej. Więc w sumie tu zobaczymy, czy on tutaj, prawda, jest. Tu go nie ma, ale tam znamy tam jego tajną bazę. Dobra, uwaga, wchodzimy. Co on tutaj wyczynia? Halo. Klon! Co ty robisz? Halo! Proszę, pomóż, wyciągnij mnie. Dlaczego ty jesteś w tym? Czekaj, no już wyciągam. Wyciągnij mnie. O, co się stało? Dlaczego ty w tym byłeś? Ten... No wiadomo kto. Kloc, no. Właśnie on. Zamknął mnie tu, ten... Dobra. Nie mówił kto. Dobrze, ale słuchaj, bo musimy sobie jedną rzecz wytłumaczyć, bo ty przecież mu pomagałeś, dlaczego teraz nagle go tak wyzywasz? Nie, a ja go za... No kurczę, nawet, ale czekaj, ty mi to masz wytłumaczyć, bo ja, jak nie, to ja cię zaraz ładuję z powrotem do tej klatki. Dlaczego ty mu pomogłeś? Jak widzisz, jesteś nieuzbrojony, więc nie masz szans. No, to patrz to, chłopcze. I co? I co teraz? Co? Pochodni, kurde, to jest jakaś zapałka, dobra, śmieszna. Dobra, weź, no, tłumacz. No to tak. Ale nie, chodź na górę. Jezu. Tu nie będę z tobą rozmawiał. Ty nie dać mi powiedzieć. Złe wspomnienie mam z tym miejscem. Ty masz złe wspomnienia? Pa, ja tam siadam, idź na drugą stronę. Na drugą stronę będziesz mi się spowiadał, no. Nie, ty chyba... Nie, teraz ja tu jestem, prawda, ty idź tam, ten. Ty idź tam, tam idź. Nie, ja tu będę siedział, to jest dla mnie krzesło. Dobra, to super. Było no. Tak. Pewnego dnia, czekaj, kiedy to było? 19? Nie, 19.
No dobra, nie pamiętam już daty, nieważne. Czwartek to był. Czwartek. Czwartek to był, Klos do mnie przyszedł i był już tym, no, torem był. No czwartek jest dzisiaj, no, przyjacielu. Co? Czwartek jest dzisiaj. Tydzień temu to było? Jest tylko jeden, a czy jest tylko jeden czwartek? Dobra, dobra, no kontynuuj. No, no właśnie. No, słucham. Przychodzi do mnie i był torem już, nie? I był silniejszy. Ja mówię, nie jesteś tu mle widziany, odejdź sobie stąd. No. Bo ty mi tam coś mówiłeś, że on tam coś kombinuje, no gadaliśmy o tym. No. No ja mówię, nie jesteś tu mle widziany, a on mi mówi, musisz mi pomagać, będziesz moim współpracownikiem. A ja mówię, chyba cię straszy, weź się, wiesz, uderz, wiesz, walnij sobie baranka w ścianę, nie? No i ten, no i on mi mówi, jak mi nie będziesz pomagał, to zabijesz Chipsona. Ja mówię, no nie, chyba sobie żartujesz. No i wiesz, tam się trochę poszarpaliśmy, no i wyszło na jego, nie? No i... A, czyli ogólnie jesteś słaby, słabszą wersją mnie. Ja mam jakąś marną, o nawet zbrojki już nie mam, bo miałem, bo mi się zniszczyła. Dobra, wierzę ci. Czyli chcesz mi, prawda, chcesz, żebym ci uwierzył, że wcale nie robiłeś tego specjalnie, tylko on ci kazał, tak? Nie, no robiłem to specjalnie, ale tylko dlatego, bo musiałem to robić. Dobra. Ja mówię, że byłem nieświadomy tego, co robię. Wiedziałem, dobra, co robię. Dobra, czekaj, daj mi chwilę, muszę się zastanowić. Dobra, słuchajcie. Obraź się, oczywiście. Cicho! Dobra, słuchajcie, widzowie, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Myślę, że damy mu szansę, ponieważ Klos jest podejrzany, on chce takie, kurczę, rzeczy tutaj robić, prawda? Nastawiać ludzi przeciwko innym i może być w tym jakaś prawda w tym wszystkim, więc zaufam mu, ale będziemy uważni musimy być, więc spokojnie, dobra, idę z nim. Ty! Nie posłuchiwałem, nic nie słyszałem, la. No, to niezły jest. Dobra, daję ci szansę, pewnie to słyszałeś. Daję ci szansę jeszcze jedną, ale jak znowu zawiedziesz, mów mi o wszystkim. Jak nawet ci będzie coś kazał, to mów mi, to ale wtedy wiesz. Nie mogę. On by i tak się nie dowiedział. Nieprawda, właśnie nie znasz go. Dobra, nieważne. Skoro mówisz, że tak było, to tak było. Wierzę ci, ale jak znowu coś zrobisz takiego, to już ci nie uwierzę, dobra? No dobra, ale... No dobra, nie, to chodź, teraz mam jeszcze jedną rzecz ci do pokazania, bo zwaliłeś to po całej linii. Co jest? Chodź, tu do tej wieży. No też mi się jakoś super nie podoba ta wieża, no ale... Dlaczego wyjście jest tylko z tej strony? Dlaczego wyjście jest z tej strony? Czemu tu sobie nie rozwaliłeś i nie zrobiłeś wyjścia w drugą, skoro balkon jest? No nie wiem. I tu to samo. Ja ją chcę podnieść i trochę inaczej ją zrobić, wiesz? Ja i tu to samo. Widzisz, kurczę? Pa, jakie masz wyjścia teraz? Normalnie, chłopcze. Dobre to jest, co? Ja ją trochę podniosę i chcę taki most tutaj zrobić. Aha. Między tymi dwoma. Dobra, ale zanim sobie to będziesz robił, to sobie będziesz robił kiedy indziej. Czekaj, oddam ci tu budulce. Proszę bardzo. O, żeś mi tego oddał. Łej, twoja krowa mi ukradła ten. Ukradła mi łódkę. A, tu masz, ale ty masz port fajny. Fajnie, o, koks, dobra, wsiadaj do mnie, bo musimy popłynąć w jedno miejsce, muszę ci coś pokazać. Nie, cztery miałem. Dobra, tu, ale krowa ci jedną ukradła, widzisz? Co jest grane, krowa w łódce. I że to się nie zatapia, nie? Czekaj. Co? Maja? Nie, to nie jest Maja jest na dole. To jest Maja? A, nie. Dobra, ty. Myślałem, że ma... Dobra, słuchaj, bo sytuacja jest taka. Liczyłem na to, że masz jakąś wymówkę na to, że prawda, Klos ci coś tam kazał, ponieważ jest sytuacja następująca. A mianowicie, czekaj, wysiadamy tu, to jest moja tajna baza, o której... Czekaj, siorbujący kawki. O, to ja też coś szepnę, uwaga. Idealnie. Sytuacja dobra, następująca. No, słuchaj, sytuacja... Czekaj, zanim cię tam oprowadzę w ogóle po tym wszystkim. To słuchaj, plan jest taki, plan jest bardzo, bardzo prosty. Musimy sprawić, żeby wszyscy Napalionowie byli tak samo silni. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie tylko Klos ma supermoce. Ja rękę do góry daję, podnoszę rękę, ja chcę odpowiedzieć, ja. Dobra, no, to mów. Ponieważ Thor jest za silny na nas. Kurde, brawo! Brawo, Maciuś, masz piątkę! Dobra, No tak, Klos jest za silny i musimy po prostu wynaleźć jakiś lek, który sprawi, że wszyscy będziemy tak samo silni. Co? Dobra. Co? Mamo? Rób mielone. Piątkę dostaję dzisiaj. Rób mielone na obiad. No. Dobra, będziesz sobie jadł mielone. Będziesz sobie jadł...
Dobra, chodź. I w każdym razie. O, czekaj, bo ci zamknę drzwi przed nosem. Co jest? Nie wiem. Dobra, patrz, tu nic nie ma ogólnie, tu se tak separatę siedzę i patrzę. Ale chodź na dół, chodź na dół. Moją wyspę stąd widać. No normalnie, jak oceniasz jej wygląd od 1 do 10? A można tu mówić brzydko? Na wizji? Jak, nie za bardzo, a co? Gdzie ty polazłeś? Polazłeś na dół? Nie, dobra, chodź. Bo chciałem powiedzieć, jak ładnie wygląda. Nie, dobra, domyślam się, jak co chcesz powiedzieć. Dobra, słuchaj, tu jest laboratorium, w którym będziemy współpracować. Ja jeszcze go nie zdezynfekowałem, dlatego możemy tam jeszcze pójść, ale jak poleci pierwsza dezynfekcja, to tutaj już będzie trzeba się dezynfekować, wiesz o co chodzi, nie? Tu jest ogólnie, tam będziemy odpady wyrzucać. Tu idziesz i odpady wszystkie wyrzucasz tu na dół, tu tam, tylko mnie nie zrzuć, kurczę, bo... Ja znam taki jeden odpad, klot się nazywa tam. A, no tak, tylko trudno będzie go tutaj zachęcić do tempo, on umie latać. On umie latać, więc to się, wiesz. Ale tu, o, zamknij to i patrz, i teraz dezynfekuje cię. Deratyzacja następuje. No i teraz możesz lecieć dalej. Teraz lecisz dalej, leć dalej. Zamknij to, bo to musi tu, wiesz. Czekaj. I teraz ty mnie dezynfekuj. Za tablicą jest, o, widzisz? Widzisz, kurczę, i teraz ja jestem zdezynfekowany i możemy iść dalej. To jak śmierdzi. No bo, kurczę, to co jest niefajne, najlepiej działa. Dobra, w tym tutaj, patrz, ta kamera nagrywa nasze działania. Będziemy dokumentować wszystko, co robimy, bo to jest bardzo ważne. To będzie niesamowity projekt, który sprawi, że wszyscy będziemy równi, totalnie równi. Nie będzie równych i równiejszych, tylko wszyscy będą równi. Tutaj, tylko jest haczyk. Co? A będziemy musieli fartuchy też założyć, to jest tak swoją drogą też. Za komuny, stary. Co jak za komuny? No wiesz, że wszyscy są równi, nie? Aha, no. nie o tym teraz. Dobra, dobra. Tu jest haczyk, bo będziemy potrzebować też na kim testy robić. Mam przygotowane 6 łóżek, co oznacza, że... No, mniej więcej 6. A tam, no tu zobaczymy, co tu będziemy trzymać, ale to jest bardzo ściśle tajne, łamane przez... nie wiem. Jak to ma być bardzo ściśle tajne, łamane przez nie wiem, to by to trzeba było zabudować skałą jakąś, wiesz? No ale nie, właśnie, to tak ma być, ale to tak ma być, bo chodzi o to, że jak, jeżeli ktoś to będzie chciał zabrać, to woda zaleje i już tego nie będzie mógł użyć. O to chodzi. A, w tym sensie. No, dobra. Widzisz, to jest to właśnie, ja że... Ja mam lepszy pomysł, stary. Zabudujemy to, żeby tego nie było dać z wody i to zalejemy od środka lawą, że jak ktoś rozbije szkło, to się zaleje lawą i się automatycznie spali i zniszczy. Zobaczymy, to nie jest ważne teraz, bo ja jeszcze nie wiem, co tam będzie. Tam to jest po prostu tylko jakaś kapsuła, kurczę, może tam będziemy trzymać najgroźniejszego pacjenta. W każdym razie, tutaj wszystko będzie się działo, więc na następny odcinek dam ci, prawda, fartuch. Ja też będę miał następny odcinek fartuch, bo teraz jestem w zbroi, ale bo teraz, pa, jesteśmy identyko. Ale na następny ten dam ci fartuch, ja też będę miał fartuch i rozpoczynamy pracę. Jesteś gotowy? Wszyscy? To jest projekt nazywa się Równi są wszyscy. Rozumiesz? Tak, rozumiem, ale mam już pewien pomysł. No dobra, nie będę nic na razie za dużo mówić. Dobrze, że już kminisz coś. Dobra, chodź. A, czekaj, musimy się zdezynfekować przy wyjściu też. No dobra, ja cię zdezynfekuję najpierw. Dobra, leć dalej. No jak to śmierdzi, stary? No dobra, no ale trzeba to znieść jakoś. Dobra, no i teraz ty mnie zdezynfekuj. Dobra, koks. Dobra, super, no i jesteśmy, prawda, zdezynfekowani. Dobra, chodź na zewnątrz. Ty, klimatyzacja. No tak, musimy, ale to musi tutaj być. Gdyby tego nie było, to hopie. A i tu jest jeszcze jedna rzecz. Tu pracuję nad jeszcze jedną rzeczą. Teleport, ale on jeszcze nie do końca działa. Ale on będzie działał. On będzie działał, obiecuję. No, ale to jeszcze musimy nad tym popracować, bo już tutaj troszkę pracowałem, ale jeszcze nie jestem gotowy. Dobra, w każdym razie chodź na górę, tam już, kurczę, musimy wyjść. Jutro zaczynamy wielkie prace z tym związane, z tym wszystkim. Dobra, ja się, ty, ale ja... Wiesz co, mam pomysł, co jest? No. Mam pomysł, stary, mogę przecież połączyć moją wyspę z twoją wyspą, sobie... No i to zrobimy prawdopodobnie tym teleportem, tak to będziemy testować na początku, wiesz? Okay. Ale to zobaczymy, dobra, w każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19, przypominam o Twitchu, tam są streamy, zachęcam, link jest oczywiście w opisie, trzymajcie się, na razie, pa pa!